Hejka wszystkim. Cześć. Dzisiaj sobota, 23. Wczoraj popadało, ale była susza wcześniej od diabli. Tutaj widzieliśmy wcześniej malutką kozią brodę. A zobaczcie, urosła. Jest. Dzisiaj przyjechałem tylko kilka koziej brody zerwać. Innych grzybów się za bardzo nie spodziewam. Rekonesans, sprawdzimy, co się dzieje. Zobaczymy. Myślę, że w poniedziałek ruszą już grzyby, bo popadało nawet sporo. Dobra. A w sumie zerwiemy ją tutaj. Zobaczcie, jak głęboko pod ten idzie. Oj, korzeń daleko. Dobra. Zobaczcie, jak głęboko korzeń sięga. Tu zakryjemy grzybnie. Popatrzcie na to. Zaraz ją oczyszczę, obetnę kawałek korzenia i elegancko będzie. Dobra, szukamy kolejnej. No zobaczcie, tą kozią brodę tak wstępnie oczyściłem. Ją trzeba w domu wymoczyć i dopiero. Ale zobaczcie. Zobaczcie, co tutaj mam. Popatrzcie. Nadal rosną kurki. Tak, Aniu? A idę pokazać. Na pewno widzowie będą chcieli zobaczyć. Zaraz do kurek wrócimy. Ale zobaczcie, jakie maciupeńkie. Tu wyczyszczę delikatnie. Ją zostawiamy. Zaraz, Aniu. Tak, tu myślałem, że ślimak. Taka malutka, zostawiamy ją. A tutaj zobaczcie. Aj, piękniusia, piękniusia. Super. Super. Tak jak wspominałem, dzisiaj sobota, 23. A, przepraszam, komar mi do buzi wleciał. O, zobaczcie. Śliczna. Co ja bym bez swojej żonki zrobił? Ona zawsze znajduje. Szukamy tutaj okolicy. Idę do koszyka, ale czy po drodze nie ma żadnych kurek? A jak nie? Zobaczcie, tam jest koszyk, tu jest kureczka, chyba nawet dwie. Tutaj ledwo widoczne, zobaczcie, tu są kolejne kureczki. Patrzcie, za chwilę je powyciągam. I popatrzę tutaj, czy coś jeszcze. Tu jakiś trujak. Na tych grzybach blaszkowych ja się po prostu zwyczajnie nie znam. Także nie wiem, czy to jest trujak, czy jadalny. Czy jadalny tylko jeden raz. Nie mam pojęcia. Ale jak widać, jakieś grzyby są. Dobra. Powyrywamy te kureczki i do następnych grzybów. O, żona krzyczy, że jeszcze tam ma kurki. Tam jest za drzewem. Także na razie fajnie. Szukamy dalej. O, zobaczcie. Tyle tam nazbieraliśmy. Tu mam kolejne takie maluteńkie statko. O, żonka też tam coś ma. A zobaczcie, o tutaj. Tu jest mała kurka. Nie taka mała. Ojej, wyciągnąć ją z tej trawy ciężko. Tu zakryjemy grzybnie. Zobaczcie. O. O, jest tutaj. Tak jak mówiłem, popadało. Na poniedziałek planuję wyjazd na Praździwki. Zobaczyć. Tutaj poobcinam im korzonki i do koszyka. Także wracając do tematu, w poniedziałek Praździwki. Myślę, że jakieś już będą. Dobra, szukamy dalej. No i zobaczcie, powolutku się zbiera. Tutaj kureczka jeszcze jest i tutaj zobaczcie, jakie kureczki.
Świetnie. Powiem szczerze, że nie spodziewałem się. Nie byłem przez dłuższy czas w lesie. Zakryjemy grzybnie. Tu za chwilę obetnę. O, wielu z was pytało, po co mi ten pasek przy koszyku. Na ramię zakładam. Elegancko się nosi. Ręce mam wolne. Także jest, dobra. Tam zobaczcie, Ania szuka sobie spokojnie, coś tam ma. Dobra, szukamy dalej. Gdzie tutaj? Kolejna. O. Zarośnięta trawą. Dziurę zakryjemy. Delikatnie ją przeczyszczę od razu. Pokaż Janu, ile jest w ogóle w tym. Tutaj mamy. Zobaczcie, jakie to jest brudne. To trzeba wstępnie tylko w lesie wyczyścić i w domu do miski z wodą namoczyć. I to wtedy dopiero można cokolwiek z tym zrobić. Tutaj no niestety nie zrobimy nic wielkiego. Pokaż Aniu tam z tyłu, tam zobaczyłaś jeszcze za drzewem. Widzicie? Jeszcze maluszek jest. I teraz się zastanawiam, czy tego maluszka wyciągać. Nie, wiecie co? Zostawimy go, tak jak tamtą wcześniej. I niech ona sobie rośnie. Będziemy mieli na następny raz. Oki, do następnego grzyba. Zobaczcie, tutaj też zebraliśmy. A tu z daleka widzę kolejną kozią brodę. O, przy samej ścieżce leży. No, ścieżka tu jest. Zobaczcie. I ja mówiłem ostatnio na filmiku, że dzień koziej brody. No zobaczcie, jak teraz jest. Teraz, o! W tej trawie ciężko ją będzie wyciągnąć. Jedna, mam kawałek. Weźmy, Aniu, przeczyść wstępnie. I tutaj kawałek jeszcze ten odłamiemy od korzenia. Tu zakryję. Pamiętajcie, to jest kozia broda, to jest pasożyt, który wyrasta z pniaka. Także tu nie ma jakiejś wielkiej grzybni, więc tutaj nie trzeba zakrywać. Żeby nie było komentarzy znowu. O, już Ania wstępnie oczyściła. Ten kawałeczek jeszcze też będzie trzeba zrobić. Masz nóż, to proszę. Dobra. I szukamy nadal. Zobaczcie. Najprawdopodobniej wyciągnę taką reklamówkę na to, żeby kurek nie gnieść. Nie spodziewałem się tyle. Ale cóż. Bo była żona wzięła swój mały koszyczek. No mogłaś wziąć swój mały koszyczek, faktycznie. Dobra, szukamy nadal. Popatrzcie, przestawiliśmy trochę, żeby te kozie brody nie były, nie gniotły tych kurek. No niestety żonka poszła sobie tam kawałek dalej. Zabrała mi mój nóż. Ale zobaczcie, tutaj kureczki. Patrzcie, tutaj. Tu są kurki. Zobaczcie, ile tych kurek jest. Tu są kureczki. I tutaj to samo, kureczki są. Już je zrywam. Muszę do niej podejść po nożyk. Bo kilka tu wrzuciłem z korzonkami jeszcze. Ale nie szkodzi. Powolutku ładnie się zbiera. Liczę na praździwki, ale to dopiero w poniedziałek. Popadało wczoraj. Powinny być. Taki ładny lasek, zobaczcie. No, typowo mój kurkowy lasek. Tutaj później jest bardzo dużo podgrzybka, ale to przeważnie było w połowie września, już jest połowa września. Październik, początek listopada. Dobra, szukam dalej. No i zobaczcie, kolejna kozia broda. Tym razem dużo, dużo mniejsza, ale ją zabieram. Łodziutka też fajna, zobaczcie. Wyczyszczę fajnie. Elegancka będzie.
tym razem będę je suszył. Będą ścierane na proszek i dodawane do sosów. Tu za chwilę jeszcze to ładnie się doczyści. Reszta w domu, bo no niestety. O, jeszcze kawałeczek tu można. No popatrzcie. O. Takie kawałki. O, biedroneczka chodzi. Uciekaj, uciekaj. Nie chcę ciebie. No, pyk. Dobra, szukamy dalej. No i mała aktualizacja. Zobaczcie. I kolejna kozia broda. O, Ania ją... O, wywal się, jeszcze będzie wesoło. Ale bym... Fajnie by było, jakbym to nagrał. Chciałbyś. Chciałbyś. Się skupana trzyma. Ty wiesz, że ja nie lubię pająków, nie? Pająków nie lubisz? No bez przesady. O Boże. O, trzeba odciąć to od razu. Zaraz. No to tylko dziurę zakryć, bo to wiadomo, że zakryłaś. No zakryłaś, zakryłaś. Ja nie mówię, że grzybnie, bo to jest, mówię, pasodys rośnie z korzenia. Chodźcie, jaki korzeń. Ła. I połowę tego korzenia, o tutaj. Siabas. Dobra. Szukamy dalej, ale jak widzicie, ładnie. Mała aktualizacja, zobaczcie. Zobaczcie, tutaj kureczki tak samo są. A tutaj, tutaj, tutaj. Tam żonka odsłania właśnie tak samo. Zobaczcie, tutaj, tutaj, tutaj. Tutaj taka mała. Zobaczcie, tutaj są kurki. Tam. I tam dalej, o, żona też wyciąga. Także kurek jeszcze można się nazbierać. Także szukamy. Później pokażę, ile jest. A co powiecie na taką kozią brodę? Na pniaczku. Pyk. I wycięta. Aniu, wyczyścić ją? Obetnie tu kawałek. A chciałem wam pokazać, jaką kurę jeszcze dorwałem. Takiej wielkości kura. No. No i już. Oj, słoneczko świeci. Dzięki bardzo. No niedługo pełny kosz. Szukamy. No i zobaczcie, była mała. To jest i duża, wielka. Dzisiaj największa. Słabo się trzyma. To jest o, odskoczyło. Taka dziurka. To... Aniu, możesz mnie nie klepać? Zaprezentuj za to. Pokaż ludziom, jakie to wielkości. Weź tak bokiem do mnie. Tam, a tak bardziej do mnie ten przekręć. O, właśnie, zobaczcie. Takie bydle. To pomarańczowe. Dobra, żartowałem. Często będziesz czyścił. O nie, nie, nie. Jesteś kochana, kochana, kochana. Ty czyścisz. Nie? Dobra, szukamy dalej. Twoja kara. Popatrzcie. Kolejna. Kolejna. Wyrwię ją dla Ani. Będzie czyściła. Bo Ania mi pokazała tam. No zobaczcie, fajnie wyskoczyła. Weź ją, Aniu, proszę, przeczyść. O, widać, jak fajna. A ta mi Ania pokazała, z daleka widać. Kolejna rośnie. Popatrzcie tutaj. Odsłonię ją. Op. Jeszcze jest w miarę młoda. Oj, nie wiem, czy było widać. Może źle nagrywałem. To ją zostawiam. Mam już praktycznie pełny kosz. Zobaczcie już. O. A, wszedłem w pająka, przepraszam. Zniszczyłem mu pajęczynę. Niechcący pająk. Zobaczcie, pełny kosz. Kozie brody i kurki. Były dwa podgrzybki. Trzy w sumie.
3, ale nie nadawało się do niczego. Dobra, szukamy. Zobaczcie, tą to zostawiłem. Wziąłem już koszyk, a tam podeszła żona. I mówi jedno takie słowo i kozie brody, znowu. Kurde, tak, kurde. Idę zobaczyć, ile ich jest, mówisz, jedna czy dwie? Dwie! No i co mamy z nimi zrobić? Popatrzcie, ale, no nie, no tej nie zostawię. No przepiękna, wielka kozia broda, zobaczcie na to. Zaraz ją wezmę. I popatrzcie tu, kolejna. No wybaczcie mi, ale wyciągnę reklamówkę, której nie mam, bo jest przy pasie. Przecież nie mam pasa. Czyli będę niosła w ręku. Albo bierzemy je i kończymy. Także wyrywamy. Ania wyrwi tą, ja wyrwię tą. Pokażemy wam. I na dzisiaj koniec. Owszem, jak swoją torbę taką noszę, biodrową, to mam tam i picie, i reklamę. Zobaczcie, jak to pięknie. Idealna. Piękna. Aniu, są twoje zdobycze, więc zaprezentuj to. Tak. Ale są świetne. Jezu, ale jaki zapach. Pięknie pachną, nie? Ślicznie, orzechami. Tak. Także dziękujemy wam bardzo. Dzięki, do zobaczenia. Cześć.